Uważam, że turniej został bardzo dobrze zorganizowany, wszystko było super, hala bardzo fajna, atmosfera też super, rozgrywki ciężkie, było ciężko po tej długiej przerwie podczas tej kwarantanny, ale wszystko super jest. Byłem przez 7 lat zawodnikiem klubowym, jeździłem po całej Polsce na turniejach i powiem szczerze, że naprawdę nigdy nie byłem na tak fajnie zorganizowanym turnieju z takimi fajnymi nagrodami, speakerem i relacją na żywo, takimi fajnymi wynikami, relacją w internecie. No powiem szczerze, że no, byłem na wielu turniejach, to jest naprawdę najfajniejszy. I hala jest super, bo to też jest ważne. Zdecydowanie najfajniejszy turniej, na jakim byłem. Bardzo mi się podobał cały turniej. Myślę, że organizacja była bardzo dobra. Był to pierwszy taki turniej, na którym pojechałem gdzieś poza szkołę i mogłem grać. Brakuje takich turniejów dla szkół średnich? Myślę, że zdecydowanie. Uważam, że turniej sam w sobie był bardzo dobrze zorganizowany. Sędziowie, jak i trenerzy no, też jak najbardziej dawali radę. Co było najtrudniejsze? Mówię, pokonanie mistrzowskiej drużyny, więc którą przegraliśmy, także zajęliśmy drugie miejsce, pierwszy mecz wygraliśmy, no ale najtrudniejszym było pokonanie drużyny mistrzowskiej. Wygraliście ten turniej, drugi turniej warszawskich mistrzostw szkół średnich. Co było kluczem do zwycięstwa w tym turnieju? No, uważam, że ten zgranie drużynowe, ten skuteczność dobra, no i ogólnie dobra sprawa w drużynie. Najważniejsza była praca zespołowa. Wiadomo, SKS-y nie mogły się odbywać w pełnej gamie przez panującą sytuację, ale zebraliśmy się, chwilę pogadaliśmy w szatni, jakoś tak udało nam się bardzo fajnie się zegrać i naprawdę mi się genialnie grało. Lepiej dużo niż z moimi kolegami klubowymi, z którymi trenowałem kilka razy w tygodniu, to tutaj naprawdę tak, no nie wiem, no czuć też taki profesjonalizm. Dużo, dużo lepiej jest tak, jak mieliśmy się spotkać w sali gimnastycznej jakiejś brudnej szkoły, ale to piękna hala i naprawdę super było. Jak ocenisz rywali? W tym turnieju zajęliście 4. miejsce. Ale rywalizacja i chyba obsada była dosyć mocna. Tak, no rywali myślę, że oceniłbym bardzo dobrze. Bardzo dobrze się prezentowało wszystko, mieli jakieś zgranie, wiedzieli, mieli plan na grę przede wszystkim i myślę, że trenowali dużo między sobą, więc widać to było po nich. Czego zabrakło w tym finale? Przede wszystkim komunikacji pomiędzy zawodnikami, pomiędzy nami, dobrej obrony i myślę, że reszta była naprawdę na wysokim poziomie. Myślę, że punktów. Brakowało nam podań, myślę, że zgrania, nie mieliśmy żadnych treningów wcześniej, no to myślę, że zabrakło jakiegoś przygotowania. Miałeś okazję uczestniczyć w takiego rodzaju turnieju dotychczas? Miałem okazję. Zajęliśmy 1. miejsce, także jest dobrze. Zostałeś MVP całego turnieju, to pierwsza twoja taka nagroda? Tak, pierwsza. A miałeś okazję uczestniczyć w takich turniejach? Miałem okazję. Trochę gorzej niż teraz, ale też jestem zadowolony. Takich turniejów dla młodzieży szkolnej chyba brakuje, więc chyba spokojnie można polecić uczestnictwo. Tak, zdecydowanie polecam każdemu i tym, którzy pasjonują się koszem i tym, którzy chcą spróbować. Bardzo mi się to podobało. Podobało mi się też to, że to nie był turniej zawodników tylko klubowych. No wiadomo, że zdarzali się zawodnicy klubowi w jakiejś drużynie, ale to nie jest tak, że 7 osób przyjeżdżało z jednej drużyny, byli z klubu i po prostu zawodnicy, którzy nie trenują na co dzień w koszkówkę, nie mieli szans. To mi się bardzo podobało. Tak, bardzo turniej warty polecenia. I jak najbardziej można. I zachęcamy do wzięcia udziału, także z tym, kogo uda się zaprosić, z tym się widzimy za tydzień.